Olga Szypulska, witam serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Skończyły się wakacje, ale nie kończy się lato. Ani to kalendarzowe, ani to na naszych termometrach. Z północno-wschodniej części Europy do Polski napływać będą ciepłe masy powietrza. A to przełoży się na warunki pogodowe w całym kraju. Temperatury wysokie, na termometrach maksymalnie 32 stopnie w północno-zachodniej części kraju. Odrobinę chłodniej będzie na wybrzeżu, tu temperatura miejscami osiągnie 26 stopni. W Polsce centralnej 30 stopni, podobnie jak w okolicy Wrocławia. I taka tendencja utrzymywać się będzie wzdłuż z południowego pasa naszego kraju. W dzień zachmurzenie będzie małe, wiatr słaby i umiarkowany. Powieje ze wschodu i południowego wschodu. Sprawdźmy, jaka będzie dzisiejsza noc w Lubelskim. W nocy zachmurzenie na niebie będzie małe. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby powieje z kierunków wschodnich. Wtorkowy poranek będzie rześki, temperatura zdecydowanie poniżej 20 stopni, ale z biegiem godzin ten dzień przyniesie upały. 31 stopni odnotują termometry na terenie całego województwa. W północnej części Lubelszczyzny możliwe chwilowe zachmurzenia. Bezchmurne niebo natomiast zaobserwujemy w okolicy Biłgoraja i Tomaszowa Lubelskiego. Kolejne dni w województwie lubelskim również zapowiadają się pogodnie, wyjątkowo ciepło, bo 29 stopni będzie jeszcze w środę. Niebo będzie bezchmurne. W czwartek i piątek na niebie mogą pojawić się delikatne chmury, a temperatura spadnie do 25 stopni. Weekend sprzyjać będzie wypoczynkowi na świeżym powietrzu, bo na termometrach 27 i 26 stopni. Dziękuję za uwagę.